It starts with an itch and a tingle. Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie. Witam was w czymś, co ma być pierwszą próbą vlogi z drogi właściwie, to tak miało być, z kotem na ramieniu. Test jest dlatego, że nie wiem, jak kota zreaguje na aparat, który mam wyciągnięty i na rękę, którą mam wyciągniętą przed sobą, bo ona uwielbia się kłaść, jak tylko podniosę rękę przed siebie, więc traci wtedy kota koncentrację i próbuje się na mnie uwalić, ale jak widzicie, podróżowanie z kotem na ramieniu jest OP, jest awesome i właściwie spełnia swoje zadanie w każdym momencie. Jestem zdziwiony, jak bardzo szybko kot się przystosował do tego i właściwie towarzyszy mi prawie codziennie. Nie będę mówił, że codziennie, bo czasami idę gdzieś, gdzie nie mogę mieć ze sobą kota. Ale wtedy, kiedy mogę mieć ze sobą kota, preferuję jednak kotę zabrać ze sobą na spacer, bo jest przeuroczo, spójrzcie na nią. Samochód jechał, ale na początku bała się samochodów, właśnie, to jest ten numer, że na początku jak wychodziłem z kotem na spacer, to ona troszkę nie za bardzo, samochody, później samochody jej przeszły, właściwie zostały tylko jakieś takie większe tiry czy coś, jak jedzie coś i się telepie strasznie, to ale nie przepada za motorami, może dlatego, że wyją, i nie przepada za rowerami, tutaj nie kumam absolutnie dlaczego, ale może dlatego, że poruszałem się dość szybko, przejeżdżałem koło człowieka, bo samochód jak jest na ulicy, to jest spoko, jak rower przejeżdża koło mnie, to jest pazury w ramię i mój człowiek, kontroluj sytuację, nie pozwalaj im zbliżać się za bardzo, tak? To jest moja przestrzeń na wyciągnięcie wszystkich twoich kończyn i nikt ma jej nie przekraczać. Wiecie, jak jest ta przestrzeń bezpieczna, że nikt nie powinien się do was zbliżać bardziej niż na wyciągnięcie waszej ręki, tak? Mniej więcej jakoś tak to jest. To też jest ciekawa koncepcja, bo według naukowców, tych co przeprowadzali badania w tym temacie, nazwisk sobie nie przypomnę, no ale po co, to ta przestrzeń się różni pomiędzy ludźmi nie tylko ze względu na ich budowę ciała, ale też gdzie się wychowywali i z jakiej przestrzeni pochodzą, tak można by to nazwać. Chodzi o to, że jak na przykład macie w Australii, czy nie wiem, Finlandii, czy gdzieś ludzi mieszkających daleko od siebie, że jest jeden dom, 15 km dalej dopiero jest drogowskaz do drugiego domu, to ci ludzie potrzebują znacznie większej przestrzeni niż ludzie, którzy mieszkają na przykład w Chinach jeden na drugim, nie? Bo ci, którzy mieszkają bardzo blisko siebie, są przyzwyczajeni do tego, że tą przestrzeń mają mniejszą i łatwo jest im się z tym pogodzić, że ktoś stoi i mówi im coś twarzą w twarz. Ja na przykład lubię, jak ktoś stoi na tyle daleko, żebym nie był w stanie poczuć jego oddechu. Delikatnie ten temat ruszając. Nie, ale serio, tak jest, bo na przykład ja wakacje spędzałem wakacje, nie? Z siostrą, z rodzinką na drugim końcu wszechświata, znaczy się na przykład gdzieś w Austrii na Zadupiu, gdzie nie było żadnych rówieśników, nie było absolutnie nic. Właściwie przestrzeń była absolutnie pusta przede mną i za mną i naokoło nie działo się wiele. Więc nabrałem tego takiego przyzwyczajenia, że nikt za bardzo blisko mnie nie stoi. I później jak wracałem po takich wakacjach 2 miesiące, wiecie, z hakiem, do szkoły, to tak mnie drażniło, jak moi współklasownicy stawali blisko mnie, żeby mi coś powiedzieć, nie? A z kolei znajomi, którzy wywodzą się z rodzin wielodzietnych, dla nich normalne jest, że stoi koło mnie i mówi mi prosto w grdykę, bo mniej więcej do tego miejsca sięga, więc mówi mi coś w grdykę. Ja go w ogóle nie słyszę, bo nie oszukując się, mój słuch nie jest moją najlepszą stroną. Zastanawiam się, czy emerytony, które za mną szły, wciąż widać z twarzy, bo przede mną jest człowiek, który się bacznie mi przygląda, ale dobra. Nie wiem, czy to jest kwestia kota, czy to jest kwestia aparatu, do którego gadam, ale coś jest nie tak, ściągam na siebie uwaga, kota się strategicznie ustawiła ogonem do was, więc tyle jest tej koty na dzisiejszym vlogu z drogi No ale wracając do tej przestrzeni, więc naukowcom wyszło na to, że kwestia parametrów fizycznych jest oczywistą oczywistością, bo ludzie, którzy są drobniejsi, nie potrzebują aż tyle przestrzeni, co nie wiem, czy jest dobre, bo ludzi drobniejszych łatwiej zgnieść. Sucharek. Ale kwestia tego, gdzie się wychowaliśmy, na pewno ma druzgocące znaczenie dla tej sytuacji. Bo z drugiej strony, nasza przestrzeń się też musi dostosować, jeżeli żyjemy jeden na drugim, nie wiem, na przykład w jakichś
o co Japończycy mają, te hotele teraz takie zarąbiaste, te hotele, które sprowadzają się do tego, że macie szafkę, w której macie łóżko i tam śpicie i to jest cały wasz pokój, no to trudno też oczekiwać, żeby ludzie wychowani na czymś takim, przyzwyczajeni do czegoś takiego, potrzebowali bardzo dużo przestrzeni, no bo musieli iść na pewne ustępstwa w swoim życiu już do tej pory, więc jakby to nagięło ich strefę. Strefa nie tykać. Nie, tykać! Przypomniało mi się świetny film Baja, właściwie Disneya, a coś mnie sądzi naszej. Nowy szat króla, o tak to się nazywało. Imperator's New Groove po angielsku, nie wiem dlaczego króla, jak to jest imperatora, ale dobra. Chyba nawet oryginalna książka też się nazywała. Nowy szat imperatora. Zresztą nie wiem, czy cesarza. Skawersja. Nieważne, przewinęło się to w serii To The Moon, na którą bardzo zapraszam, bo ostatni odcinek powinien być gdzieś tak zaraz przed końcem miesiąca, czyli na dniach. W momencie jak ja to wrzucam, to może nawet tego samego dnia wyjdzie. Dobra, nie wiem. Nie mam pewności co i jak. Serio kota! Serio tyłem do widzów! Ech, ty jesteś łajza okrutna. Nic nie poradzę. Czeka nas godzinny spacerek w jedną stronę, później godzinny spacerek w drugą stronę. Kota pod koniec godzinnego zacznie się niepokoić. W drugą stronę będzie znacznie lepiej, bo będzie zmęczona. I się położy spać na moim ramieniu i będzie miała wszystko gdzieś. Więc proszę Państwa, kota jest niezastąpiona w tym. No ale wracając do Bai Nowa Szaty Króla, to jest kopalnia. Jak preferuję, bardzo preferuję filmy w oryginale. Na przykład jak jest film angielski, to po angielsku z polskimi napisami ewentualnie. Jak jest film jakikolwiek inny, dziś angielski, nie, niemiecki jeszcze też w miarę ten. Ale jak jest film na przykład francuski czy coś, to w zależności co ma lepsze tłumaczenie, zazwyczaj tłumaczenie na angielskie jest znacznie lepsze niż tłumaczenie na polski. Więc preferuję tłumaczenie na angielski z polskimi napisami, ale to ja, może jestem wybredny. Chociaż jest kilka filmów, które mają tak świetne polskie tłumaczenie, że nie wyobrażam sobie oglądać ich po angielsku bądź w oryginale. Jednym z przykładów jest właśnie Nowe Szaty Króla, kilka baj w stylu Shreki, nie Shreki. Wiecie, te bajki, które miały naprawdę dobre tłumaczenie, ale jakoś o Nowych Szatach Królach zazwyczaj się zapomina, a to jest jedna z moich ulubionych baj tego typu. Znaczy, nie tego typu, ona w ogóle jest innego typu, ale jeżeli chodzi o dobre tłumaczenia, to ta jest jedna z lepszych, a ludzie ją pomijają. Bardzo polecam. To był mój głos? To był mój głos? Nieważne. Dobra, z weekendy, może by zamknąć ten odcinek. Mogę nawet wrzucić wiewiórę, bo ostatnio biegała wiewióra koło nóg i zdołałem wyciągnąć telefon, odpalić nagrywanie i nawet nagrać wiewiórkę, więc bujała się długo przy mnie, na tyle długo, że zdołałem nagrać wiewiórkę. A teraz kot robi dodatkowe obciążenie na rękę. Ale będę miał muskuły, to nie kot. Będę miał muskuły, bo kot robi rajd ze mną na ręce. Tak właśnie. Kota! Te gołębie są fajne, ale one nie są jadalne. Ja ci mówię serio, one nie są jadalne. Zostaw gołębie. Zostaw gołębie, bo nie chcę mi się ciebie łapać. Zostaw gołębie, bo jestem już zmęczony. Ręka mi odpada, więc ja wam dziękuję za uwagę i hej! No i kota siadła kroczem na moim karku. A jako, że kota siadła kroczem na moim karku... Zadem posadziła zada. To się mniej wygodnie idzie. Ona w ogóle jak zaczęła, był taki moment, że zaczęła bardzo szybko rosnąć. Teraz troszkę zwolniła, mam nadzieję, że przestała całkiem, ale tak. No i kota siadała, znaczy wykorzystywała moment, kiedy patrzyłem w dół albo coś, ubierałem buty i siadała mi bezpośrednio na karku i starała się siedzieć na moim karku. I siedziała bardzo sprawnie na moim karku. Problem był w tym, że idąc gdziekolwiek wyglądałam jak człowiek z depresją, który zaraz się gdzieś wysadzi. Poszedłem w dół i patrzę w dół, a na karku mi siedzi kota i mnie prowadzi. Szaleństwo, szaleństwo.